Dzień dobry, kalimera. Krótki film. Roczny cykl słońca. Widzicie początek. Słońce na równiku jest 21 marca. Później szczyt jest 21 czerwca. Później schodzi znowu na równiku 21 września. I na dole jest słońce najniżej 21 grudnia. Są to święta Christmas time, tak? Słońce jest najniżej. Stąd macie 12 znaków zodiaku, stąd macie zegar 24-godzinny, 12-24, stąd macie 12 miesięcy, stąd macie 12 żołnierzy króla Artura, stąd macie symbol nieskończoności, stąd macie liczbę fi, 7 czak. Ale do czego zmierzam? 21 marca to jest początek roku. Sun. The sun i the sun. Sun. Po angielsku to sun on the sky. I kolejna sprawa. So the sun of the sky and the son of the god. Sun, sun. Widzicie? Słońce i syn to jest to samo prawie pronunciation. Więc mówimy o rocznym cyklu Słońca. Ale do czego zmierzam? 21 marzec, początek roku słonecznego. Oktober, październik to jest okta, 8. December, deka to jest 10, czyli styczeń, luty jest 11, 12, czyli zgadza się. Marzec jest pierwszy, nie styczeń. I teraz, gdy będzie zaćmienie Słońca, 8 kwietnia, ponieważ 21 marca Słońce jest na równiku, 25 jest pełnia, a rok księżycowy zaczyna się od pierwszej pełni, od pierwszego nowiu po Słońcu na równiku. Więc 8 kwietnia zaczyna się nowy rok księżycowy, a Rahu, planeta demoniczna, jest pomiędzy Słońcem a Księżycem, i układ tych planet jest negatywny i złośliwy, dlatego energie będą ciężkie. Zobaczycie. Wszystko jest rytuałem. Oni lecą na tym, właśnie na tych rytuałach. I mało tego, że tutaj jeszcze macie wiosna, lato, jesień, zima. Cztery pory roku. Tutaj macie 6 rano, 12 w południe, 6 wieczorem, 24. Wszystko idzie z tego zegara. I oni lecą na tych rytuałach, mieszają Słońce z Księżycem i z Saturnem. I wiele jeszcze innych rzeczy. Dlatego macie Isis, Izrael, to jest Isis, to jest Moon, Ra to jest Sun, to jest Słońce, El to jest Belarama, Electricity. Wszystko jest na symbolach, pamiętajcie o tym. Także szykujcie się na zaćmienie Słońca. To jest globalne zaćmienie Słońca 8 kwietnia i zobaczycie, że energie będą negatywne w dualności. Ale kto jest poza dualnością, to go to nie rusza, bo wszystko to, co się dzieje na świecie, oglądajcie jako film. Nie bierzcie tego personalnie, bo to jest naprawdę film. Dlatego Hindusi nazywają to Maya Illusion or Shakti Play. Jak się z tym utożsamisz, będziesz cierpiał. Jak będziesz oglądała jako film i wzrośniesz poza tym, to będziesz poza tym. W 3D będą wojny, w 5D będziemy się śmiali i oglądali film w kinie. Miłego dnia.